Ona ma chyba złe zamiary. Wygląda obłędnie. Ona by chciała do trójkąta. Ona by chciała jeszcze raz. Po garderobie mi się wpląta. Lecz ja niestety mówię pas. Chyba już całkiem oszalałem. Czym to się skończy? Kto to wie? Już całą Polskę przeleciałem. A ciągle lecieć mi się chce. Tango libido. Ona by chciała do trójkąta. Tango libido. Ona by chciała jeszcze raz. Tango libido. Do garderoby mi się pląta. Tango libido. Lecz ja niestety mówię pas. Chyba już całkiem zwariowałem. Na oko kładę gruby tusz. A cała Polska to za mało. O zagranicy myślę już. Ja przecież wcale nie chcę źle. Chcę wziąć w ramiona cały świat. Wszyscy koledzy mówią nie, a koleżanki raczej tak. Tango libido. Ona by chciała do trójkąta. Tango libido. Ona by chciała jeszcze raz. Tango libido. Do garderoby mi się pląta. Tango libido. Lecz ja niestety mówię pas. Lecz ja niestety mówię pas. Tamara Arciuch jako Maciek Maleńczuk. Nie wierzę, że to jesteś ty. Przecierał oczy ze zdumienia, zresztą nie tylko ty, no. Nie tylko Adaś, od którego zaczniemy. Najlepsze, że przecierałem oczy bez okularów i nic nie widziałem, ale jakby nie mogę uwierzyć w to, co zobaczyłem, jak weszłaś. Czuło się od początku, że Maciek Maleńczuk tutaj wszedł i zaczął śpiewać. I naprawdę barwowo w wielu miejscach ten głos się spotykał. Fajny taki luz gdzieś tam poczułem w tym występie i mi się on podobał. Kasiu. Pracowałem na ten luz. Maciej Maleńczuk ma na tyle ciemną i bardzo głęboką męską barwę głosu, że nie każdy kobiecy głos jest w stanie aż w takie głębiny... Nie każdy, nawet nie każdy męski głos aż w takie głębiny rzeczywiście się zanurzy, więc faktycznie ta kobieca barwa głosu niestety dzisiaj się dość mocno przebijała. Natomiast twój kunszt aktorski i odtworzenie wielu manier w dykcji, w sposobie kończenia dźwięku, wszystko co można było tutaj dodać i wiesz, wyhaftować misternie, to wszystko się udało, pomimo że troszeczkę miał estrogenów ten Maciej Maleńczuk dzisiaj. No Gosiu. Mam bardzo dużą słabość do barwy Maleńczuka, ale jednak głosowo mnie nie przekonałaś, chociaż faktycznie wszystkie, nawet te udźwięcznienia zamiast i te wszystkie zuzy, bardzo to jest wspaniale wykonana praca, ale ja jednak tu... Ale nie. Tak. Znaczy, no, biorę oryginał jednak tutaj. I Kacper. Ja na przykład nie mam słabości do Maleńczuka i on mnie niezmiennie irytuje, chociaż rozumiem, że to jest ta jego taka postawa, jest pewną świadomą artystyczną prowokacją. Tymczasem ty troszeczkę tego Maleńczuka tak uczyniłaś nieco bardziej takim delikatnym, melancholijnym. Natomiast jeżeli chodzi o klimat i o wszystkie atrybuty wizualne, było genialnie, tak. Tamara. Było genialnie.